Annuncio vobis gaudium magnum Habemus <Chef> papam Funkcja diakona w posłudze duszpasterskiej. Katecheza świętego Jana Pawła II, wygłoszona 13 października 1993 roku. Sobór Watykański II określa miejsce, które zgodnie z najstarszą tradycją zajmują diakoni w hierarchii służebnej Kościoła. Na niższym szczeblu hierarchii stoją diakoni, na których nakłada się ręce nie dla kapłaństwa, lecz dla posługi. Umocnieni bowiem łaską sakramentalną w posłudze liturgii, słowa i miłości, służą ludowi Bożemu w łączności z biskupem i jego kapłanami. Formuła nie dla kapłaństwa, lecz dla posługi przejęta jest z tekstu Hipolita, tradycjo apostolika, lecz sobór nadaje jej szerszy wymiar. W tym starożytnym tekście przez posługę rozumie się służbę biskupowi. Sobór kładzie nacisk, na służbę ludowi Bożemu. To podstawowe znaczenie posługi diakońskiej podkreślał już bowiem u samych początków święty Ignacy Antiocheński, który nazywał diakonów sługami kościoła Bożego. I napominał ich, że z tego względu powinni podobać się wszystkim. W ciągu wieków diakon uważany był za człowieka nie tylko pomagającego biskupowi, ale także pełniącego służbę dla dobra wspólnoty chrześcijańskiej. Zanim diakoni zostaną dopuszczeni do spełniania swych funkcji, jeszcze przed święceniami przyjmują posługę lektora i akolity. Udzielenie tych dwóch posług ukazuje podwójne, istotne ukierunkowanie funkcji diakońskich, jak wyjaśnia list apostolski ad pascendum Pawła VI. W szczególności wypada, by posługi lektora i akolity były powierzone tym, którzy, jako kandydaci do święceń diakonatu lub presbiteratu, pragną poświęcić się w sposób specjalny Bogu i Kościołowi. Kościół bowiem, właśnie dlatego, że nie przestaje nigdy karmić się chlebem życia ze stołu Słowa Bożego i ze stołu ciała Chrystusa oraz przekazywać go wiernym, uważa za rzecz bardzo stosowną. By kandydaci do święceń mogli, zarówno przez studium, jak i stopniowe wprowadzenie w posługę Słowa i ołtarza, poznawać z bliska i rozważać ten podwójny aspekt funkcji kapłańskiej. To zalecenie odnosi się nie tylko do funkcji kapłańskiej, lecz również i diakońskiej. Trzeba przypomnieć, że przed Soborem Watykańskim II lektorat i akolitat uważane były za niższe święcenia. Już w roku 252 papież Korneliusz w liście do jednego z biskupów wymieniał siedem stopni hierarchii w kościele rzymu kapłani diakoni subdiakoni akolici egzorcyści, lektorzy i ostiariusze tradycja kościoła łacińskiego przyjmowała istnienie trzech święceń wyższych kapłaństwa diakonatu subdiakonatu i czterech święceń niższych akolity egzorcysty, lektora i ostiariusza. Był to porządek struktury kościelnej odpowiadający potrzebom wspólnot chrześcijańskich w ciągu wieków i określony przez władzę kościoła. Wraz z przywróceniem stałego diakonatu ta struktura została zmieniona, a w sferze sakramentalnej sprowadzona na powrót do trzech święceń pochodzących z ustanowienia Bożego – diakonat, prezbiterat, biskupstwo. Paweł VI w swym Liście Apostolskim o posługach Kościoła łacińskiego zniósł bowiem nie tylko tą surę, która oznaczała wstąpienie do stanu duchownego, ale także subdiakonat, którego funkcje powierzono lektorowi i akolicie. Utrzymał lektorat i akolitat, których jednak nie uważa się już za święcenia, lecz za posługi i udziela się nie przez święcenie, lecz przez ustanowienie Posługi te powinni przyjąć kandydaci do diakonatu i do prezbiteratu. Są one jednak również dostępne dla świeckich, którzy pragną podjąć w kościele związane z nimi obowiązki. Lektorat jako urząd związany z czytaniem Słowa Bożego podczas zgromadzenia liturgicznego, z wyjątkiem Ewangelii, oraz z wykonywaniem niektórych funkcji, jak drygowanie śpiewem, pouczanie wiernych jakolitat ustanowiony dla wspomagania diakona i służenia kapłanowi Sobór Watykański II wymienia funkcje liturgiczne i duszpasterskie diakona. Uroczyste udzielanie chrztu. Przechowywanie i rozdzielanie eucharystii. Asystowanie i błogosławienie w imieniu Kościoła związkom małżeńskim. Udzielanie wiatyku umierającym. Czytanie wiernym Pisma Świętego nauczanie i napominanie ludu przewodniczenie nabożeństwu i modlitwie wiernych sprawowanie sakramentaliów przewodniczenie obrzędowi żałobnemu i pogrzebowemu ponadto papież Paweł VI zarządził w dokumencie Sacrum Diaconatus ordinem że diakon może w imieniu proboszcza lub biskupa kierować rozproszonymi wspólnotami chrześcijańskimi jest to misyjna funkcja spełniana na terytoriach, w środowiskach, w warstwach społecznych lub grupach, gdzie brakuje prezbitera, lub nie jest go łatwo znaleźć. Zwłaszcza w miejscach, gdzie nie ma żadnego kapłana do sprawowania Eucharystii, diakon gromadzi Wspólnotę i przewodzi liturgii Słowa Bożego, połączonej z rozdzielaniem świętych postaci, odpowiednio przechowywanych. Jest to zastępcza funkcja, którą diakon pełni z upoważnienia Kościoła kiedy trzeba zaradzić niedostatecznej liczbie kapłanów. Tego zastępstwa nie można jednak nigdy uznać za w pełni wystarczające i dlatego urząd ten przypomina wspólnotom pozbawionym kapłana, że powinny usilnie modlić się o powołania kapłańskie i przyczyniać się do ich wzrostu. Są one bowiem wspólnym dobrem kościoła i ich samych. Także sam diakon powinien krzewić tę modlitwę. Również zgodnie z soborem Funkcje przydzielone diakonowi nie powinny pomniejszać roli świeckich, powołanych i gotowych do współpracy z hierarchią w apostolstwie. Przeciwnie, do zadań diakona należy także krzewienie i wspomaganie działalności apostolskiej świeckich. Diakon jest bardziej niż kapłan obecny i włączony w środowiska i struktury świeckie, powinien zatem dostrzegać swoją rolę w zacieśnianiu więzi pomiędzy posługą pełnioną na mocy święceń, a działalnością świeckich we wspólnej służbie Królestwu Bożemu. Diakon pełni również funkcję charytatywną, która polega na zarządzaniu w odpowiednim zakresie dobrami i dziełami miłosierdzia Kościoła. Diakoni mają w tej dziedzinie spełniać w imieniu hierarchii powinności związane z miłosierdziem i administracją a także z dziełami służby społecznej. W związku z tym Sobór kieruje do nich zalecenie, nawiązujące do najstarszej tradycji wspólnot chrześcijańskich. Poświęcając się powinnościom miłości i posługi, diakoni winni mieć w pamięci upomnienie świętego Polikarpa, miłosierni, gorliwi, postępujący drogą prawdy tego Pana, który stał się sługą wszystkich. Jak naucza Sobór, diakonat wydaje się szczególnie pożyteczny w młodych kościołach. Dlatego dekret Adgentes postanawia: Tam gdzie konferencje biskupów uznają to za słuszne, należy wznowić diakonat jako trwały stan życia według norm konstytucji o kościele. Wypada bowiem, żeby mężowie, którzy spełniają prawdziwie służbę diakona, już to głosząc jako katechiści słowo Boże, albo kierując w imieniu proboszcza czy biskupa odległymi wspólnotami chrześcijańskimi, bądź praktykując miłość w dziełach społecznych czy charytatywnych, byli umacniani przez obrzęd włożenia rąk, przekazany tradycją apostolską i łączeni ściślej z ołtarzem, aby przez sakramentalną łaskę diakonatu mogli skuteczniej wykonywać swoją służbę. Wiadomo, że tam, gdzie działalność misyjna przyczyniła się do powstania nowych wspólnot chrześcijańskich, katechiści odgrywają często istotną rolę. W wielu miejscach to oni właśnie kierują życiem wspólnoty. Pouczają, przewodniczą jej modlitwie. Święcenia diakonatu mogą utwierdzić ich w spełnianej misji poprzez bardziej oficjalne udzielenie konsekracji i zlecenie zadań przez władze Kościoła na mocy sakramentu w którym oprócz uczestnictwa w źródle wszelkiego apostolstwa, jakim jest łaska Chrystusa Odkupiciela, rozlana w kościele przez Ducha Świętego, otrzymuje się niezatarte znamie, w sposób szczególny upodabniające chrześcijanina do Chrystusa, który stał się diakonem, to znaczy sługą wszystkich.